fabryka bieli cynkowej, znów pole i w oddali park sielecki, własność hrabiego Renarda. W nostalgiczną podróż w czasie przeniósł nas historyk Centrum Sztuki na Zamku Sieleckim Rafał Bryła. Będą ciekawe obiekty, których już tak naprawdę nie pamiętamy nawet, czy też po prostu miejsca, w których kiedyś mogliśmy przysiąść, napić się kawy, herbaty, a dzisiaj nie mielibyśmy na to szansy, bo jeżdżą tam na przykład samochody bądź autobusy. Takim miejscem jest m.in. ówczesny plac kolejowy, na którym znajdował się nieistniejący już Hotel Warszawa i cukiernia Ciechanowskiego. Pędem pary biegł pociąg o soboty drogi żelaznej. Pociąg ze zgrzytem, świstem i szumem, jak oszalały, wpadł na peron i zatrzymał się w miejscu. Przyjazny i przystępny sposób przekazania tej wiedzy sprawia, że zaciekawi ona niejednego. To jest odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców. Mieszkańcy interesują się swoim miastem, chętnie poznają jego historię. Najczęściej ci, którzy troszkę już lat żyją w tym mieście i wspominają swoje czasy dzieciństwa. Tak jak Wacław Boruszewski, który podczas rodzinnych spacerów porównuje dzisiejsze miasto z prywatną kolekcją starych fotografii. Chodziłem do kina Zagłębia, chodziłem do Savoyu, obok były delikatesy, pamiętam. No tu, gdzie po drugiej stronie był restauracja Rex, ale ja mówię o latach już połowę, lata 1950 któreś, o, no czyli połowa XX wieku. Savoya i Rexa zabrakło, ale to nie znaczy, że Sosnowiec nie ma się czym pochwalić. Wiele zabytków jeszcze z tamtych czasów jest, prawda? No i chciałoby się, żeby te zabytki były odrestaurowane i doprowadzone do takiej dobrej formy. Jak na przykład Pałac Szona, jedyny usytuowany w Śródmieściu. Został zakupiony pod koniec XIX wieku przez rodzinę niemieckich przemysłowców. Ich kłopoty finansowe doprowadziły do zmiany właściciela. W roku 1923 Szenowie go sprzedali i od tego czasu mieścił się tam sąd. Stąd też może wystrój tego budynku nie za bardzo uległ wewnętrznym przekształceniom. Kultową pozycją w lokalnych księgarniach okazał się też sam album autorstwa Dariusza Kmiotka, którego kolekcjonerskie fotografie wzbogaciły wykład. Sosnowiec jest miastem przede wszystkim bardzo ciekawym. O tym świadczy m.in. popularność właśnie spacerownika sosnowieckiego, który jest hitem w Empikach sosnowieckich. Jest to najlepiej sprzedająca się książka. Teraz wszyscy miłośnicy historii w naszym mieście czekają na wydanie monografii Sosnowca. Prace nad tym kompendium wiedzy właśnie trwają.